Okej, cześć, witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. A dzisiaj przedstawię wam, jak budować perfekcyjne koła, kule i okręgi w Minecrafcie. Po pierwsze, wchodzimy na stronę z opisu. Będzie w opisie, to jest cykl tam taki fajny. Ustawiamy jaki promień ma mieć nasze koło. Ja ustawiam, że nasze koło ma mieć promień 9. Ustawiamy, żeby nie miało tych, gdziekolwiek to jest. Okej, okay, nie widzę tego. W każdym razie zaczynamy budowę. Ja ustawiłem sobie 9. Sprawdźmy, jak to idzie. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. No i mamy nasze koło. Teraz pozbywamy się tych bloków wewnętrznych. Na małym tego tak nie będzie dobrze widać właśnie. I trochę szkoda. I budujemy tutaj ten sam schemat. Czyli w tym przypadku, kiedy tutaj mamy tak, to budujemy tu na 3 bloki. No akurat w takiej małej skali to tego nie będzie widać za bardzo. Ja akurat odkryłem ten sposób, budując szklarnię z jednego odcinka na moim kanale. Okej, i teraz tutaj tworzymy koła na tych mniejszych. Mamy tutaj promień wysokości 3 bloków. No to w takim razie budujemy tutaj koło po prostu na 3 bloki długie. A tutaj mamy już koło na o średnicy 7 bloków, więc budujemy koło na 7 bloków. O tak. Tak, tak, tak. Tutaj budujemy to... Tutaj wszystko musi nam się zgadzać. Tu się nam nie zgadza. Tu, w tym miejscu. Aczkolwiek... Tak, tak. I tutaj... No nie jest to łatwe zadanie, niestety. Ale myślę, że to będzie coś w tym stylu. Lub w tym stylu. No i tak oto zbudowaliśmy perfekcyjne koło. Znaczy się kule. Bardzo prosty sposób. Działa to również na elipsy. A po prostu chodzi w tym o to, że budujemy sobie okrąg i stawiamy na jego środku pionowy okrąg. Z drugiej strony też stawiamy pionowy okrąg i wszędzie próbujemy to pogodzić jakoś tym. Polecam zajrzeć do odcinka chyba 19 czy 20, może 21, gdzie to dokładniej wytłumaczyłem. O nie, nie, nie będę tam niestety na tym świecie, więc żegnam się z wami. Żegnam się z wami dzisiaj. No, polecam zobaczyć odcinek, w karcie macie oczywiście. Gdzieś tam w prawym górnym rogu. Cześć!